Słuchajcie, to pierwszy nauczyciel w Polsce ze srebrnym przyciskiem YouTube'a. Pan Belfer. Pracujcie nad tym, tak by tu stał, jak u Reziego, albo u Blowka, czy coś. Dobra, popłynąłem. Ale srebrny przycisk, nie? Fajnie było, nie? Pierwszy nauczyciel ze srebrnym przyciskiem. Subskrybuj, dzwonkuj i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Jedziemy z tematem, bo pitu to zrobimy sobie kiedy indziej. Gdzie pan w szkole uczy? To zależy, czy pytasz o poniedziałek, wtorek, środę, czwartek czy piątek, bo to wiesz, są różne dni tygodnia, trzy różne szkoły i tak dalej. W różnych szkołach. Od gimnazjum, poprzez szkołę zawodową, aż po technikum, liceum. Szerze. Miłość do chemii. Czy też staram się przetrwać od pierwszego do pierwszego. Dobra. Całe szczęście lubię to, co robię. Jedźmy. Standardowo, skoro live, to intro live. Pamiętaj, odcinek będzie na YouTubie, a ty subskrybujesz, mówisz innym, żeby subskrybowali. Puszczasz dzwonka, dowiesz się o innych odcinkach. Jedziemy. Dobra, powtórka z chemii przed egzaminem gimnazjalnym, część czwarta. To już część czwarta. Intro live. Te specjalne efekty. Ale się dzieje. Ale mi się komputer zaciął. Ale działa. No dobra, słuchajcie. Co dzisiaj? Dzisiaj kończymy wreszcie klasę pierwszą, bo już mi się nudzi. Już bym chciał wam trochę po solach poopowiadać, ale zanim solę, to będzie jeszcze odcinek piąty o kwasach i wodorotlenkach. W piątek jeszcze nie mam nic totalnie przygotowanego. Mam nadzieję, że się uda. Zobaczymy. A dzisiaj co? Rozkład jazdy. Woda jako rozpuszczalnik. Rodzaje roztworów. Rozpuszczalność substancji w wodzie. Zadania związane z krzywymi rozpuszczalności. Stężenia procentowe roztworów. Podsumowanie i puff, matma. Zróbmy to. Przygotuj. Chęć do nauki, dobry nastrój, zeszyt i coś do pisania. Układ okresowy tu nie będzie potrzebny. Z rozmachu skopiowałem z poprzedniej prezentacji. Dobra, let's go. Woda jako rozpuszczalnik. Słuchajcie, w drugim odcinku opowiadaliśmy sobie o rodzajach wiązań chemicznych. Tak, tak, przy solach i kwasach zrobimy trochę doświadczeń. Woda. W drugim odcinku opowiadałem wam o wiązaniach chemicznych. Tam też okazało się, że woda, przeanalizowaliśmy sobie to, woda ma wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Przypominam wam, spolaryzowane oznacza, że wiązania chemiczne są przesunięte w stronę pierwiastka, który silnie przyciąga elektrony i tworzy się na nich ładunek ujemny albo dodatni. Tak, na tym, który przyciąga elektrony, tworzy się ujemny, no bo elektrony to minus, a na tych, od których odsuwają się elektrony, tworzy się ładunek dodatni, cząstkowy ładunek dodatni. No i w ten sposób dochodzi do polaryzacji cząsteczki. Powstają dwa bieguny. Uwaga, cząsteczka o dwóch biegunach to dipol. I właśnie tu macie to wytłumaczone, że dipol to cząsteczka mająca dwa bieguny. Dlaczego akurat to jest ważne? Ponieważ woda jest taką substancją chemiczną, która ma dwa bieguny, plus i minus. I pamiętacie na pewno nieraz, gdzieś słyszeliście, że woda z olejem się nie miesza. Co widać tutaj na tym filmiku, można sobie mieszać wodę z olejem i niestety one się ze sobą nie dogadują. W chemii jest takie proste przysłowie, które warto sobie zapamiętać, też takie hasło, podobne rozpuszcza podobne. To znaczy, jeżeli coś będzie miało podobną budowę do wody, czyli będzie miało ładunki dodatnie, ujemne i tak dalej, no to woda jest w stanie się z tym dogadać, czy jest w stanie to rozpuścić. Tak jak tutaj jest to na tej takiej animacji z boku narysowane, czy też pokazane, mamy sobie substancję jonową, na przykład sól kuchenną i cząsteczki wody, które mają te cząstkowe ładunki dodatnie ujemne, potrafią rozbroić na kawałki ten nasz kryształek na przykład soli jakiejś kuchennej, czy jakiejkolwiek innej substancji jonowej. I rozpuszcza się to wszystko w tej wodzie. A olej niestety ma budowę tak zwaną, mówimy, niepolarną, czyli nie ma ładunków, więc możemy to przez chwilę pomieszać, ale za chwilę rozdzielą się te dwie rzeczy. To super. Trochę za wcześnie, Zuzia, ale niech się uczy w takim razie. Dzięki, Karolina. Dobra, wracamy do tematu. Woda nie miesza się z olejem. Przez moment jest wymieszana, tworzy emulsję, czyli mikroskopijne kropelki jednej substancji w drugiej substancji, ale po chwili to wszystko się nam rozdziela. Ale za to na przykład sól kuchenna, jak widzicie, można zamieszać ją i ona rozpuszcza się elegancko w wodzie, bo ma podobną do niej budowę. Czyli one się ze sobą dogadują. Jedźmy dalej. Teraz ważne hasło.
pojawiło się hasło rozpuszczanie. Dzisiaj będzie jeszcze parę takich podobnych haseł i one Wam się często mylą. Cóż to takiego jest rozpuszczanie? Zapamiętajcie sobie, że rozpuszczanie to jest czynność. To jest coś, co się będzie działo. I teraz zobaczcie, to jest wnikanie cząsteczek jednej substancji i tu jest ważne słowo między. Żeby ktoś mi nie mówił, a czasami tak przychodzicie mi do odpowiedzi, mówicie wy. I czyli zobaczcie, wnikanie cząsteczek jednej substancji między cząsteczki drugiej substancji. To jest ważne. Między, a nie w cząsteczki innej substancji. To nie jest tak, że bierzecie sobie sól kuchenną, wsypujecie do wody, mieszacie i ta sól kuchenna, nie wiem, wsiąka w cząsteczki wody. H2O. No jak? No niemożliwe. Ona jest między, ona się dzieli na malutkie kawałki, niewidoczne gołym okiem, jest między cząsteczkami wody. Ok? I tutaj macie trochę takich właśnie rysuneczków, jak to się dzieje. Nie? Czyli mamy sobie jakąś substancję stałą i ta woda nam zaczyna to elegancko rozpuszczać, czyli wnika między te cząsteczki wody, to sobie wszystko pływa. Tu przykład z skittlesów, jak ładnie w wodzie nam ten cały ruch cieczy nam się pokazuje, tutaj jak te kolorowe, tęczowe skorupki się rozpuszczają, a tutaj na końcu jest w przyspieszonym tempie chyba rozpuszczanie, nie wiem, kryształka cukru, kryształek cukru tutaj jest jakiś pewnie. I to wszystko samo z siebie, tak, cukier. I to wszystko samo z siebie elegancko się rozpuszcza. Widzicie? Czyli wnikają cząsteczki cukru między cząsteczki wody. Teraz pojawia się hasło, które będzie się też często pojawiało. Cóż to takiego jest roztwór? Moi drodzy, żeby powiedzieć, że jest roztwór, to nie możemy mieć jednej substancji. Na przykład woda nie jest roztworem. Roztworem nie jest też cukier. Roztworem nie jest też sól. Czyli to jest sól kuchenna i to nie jest roztwór. To jest woda i to też nie jest roztwór, woda destylowana oczywiście. Ale jeżeli razem ze sobą je połączę i wymieszają się ze sobą, stworzą mieszaninę jednorodną, przypominam Wam, w pierwszym live'ie mówiłem, mieszanina jednorodna to jest taka mieszanina, w której nie można rozróżnić składników gołym okiem, to wtedy otrzymujemy coś, co możemy powiedzieć, że jest roztworem. Roztworu znamy wiele rodzajów, to nie jest tylko tak, że woda może coś rozpuszczać, bo na przykład może się rozpuszczać, widzicie, benzyna z olejem też jest rozpuszczalnikiem, bo uwaga, tak jak olej z wodą nie bardzo, bo pamiętajcie, przypominam, podobne rozpuszcza podobne, olej jest, ma inną budowę niż woda, więc się nie dogadują, ale za to benzyna ma identyczną budowę jak olej, więc się świetnie ze sobą rozpuszczają. Dlatego można mieć na przykład ekopaliwa z olejem rzepakowym, można dodawać do na przykład do benzyny, nie? Można dodawać olej rzepakowy. I woda z sokiem też jest takim przykładem roztworu, nie? Bo sok nam się elegancko rozpuści w wodzie. I teraz tak, jakie znamy rodzaje roztworów? To jest ważne. Jak już wiecie, że roztwór to mieszanina jednorodna substancji rozpuszczanej i rozpuszczalnika. Substancja rozpuszczana to sól na przykład, a rozpuszczalnik na przykład woda. To teraz jakie znamy rodzaje roztworów? Po pierwsze, ze względu na co je dzielimy. Są dwa podstawowe podziały. Ze względu na wielkość cząsteczek, tu macie malutkie cząsteczki, tego, co się rozdrobniło, większe cząsteczki tego, co się rozdrobniło i takie duże cząsteczki tego, co się rozdrobniło. No, oczywiście to nie jest skala 1:1, żeby nie było niejasności. Lub ze względu na ilość tej substancji. Albo rozpuszczacie substancji więcej w wodzie, albo mniej. No to w takim razie przeanalizujmy sobie to, ten podział ze względu na wielkość cząsteczek. Jeżeli wsypiecie sobie sól kuchenną do wody, jeżeli wlejecie sok owocowy do wody, no to w tym momencie nie widać tych składników gołym okiem. Ponieważ cząsteczki tej substancji po rozpuszczeniu, czyli one się dzielą tak małe kawałki, że ich nie widać. Co to znaczy małe kawałki? Że ich wielkość to jest poniżej 10⁻⁹ metra. I one idealnie wtedy wnikają między cząsteczki wody i my nie jesteśmy w stanie tego rozróżnić w żaden sposób gołym okiem. Czyli bardzo małe. Teraz cząsteczki mogą być większe, jednocześnie jednak pływać między cząsteczkami wody. Przykład takiej substancji to białko jaja kurzego w wodzie. Bo tutaj mieści na przykład wodę z cukrem, tak? To był roztwór właściwy, my to nazywamy. Koloid to na przykład białko jaja kurzego w wodzie. Białka to są ogromne cząsteczki. I one mają wielkość od 10⁻⁹ do 10⁻⁷ metra. I one jakby są w tych, między tymi cząsteczkami wody, ale są na tyle duże, że na przykład jest coś takiego, co nazywa się efekt Tyndala, że jak przepuścicie sobie światło na taki przez roztwór białka jaja kurzego w wodzie, to będzie strumieniem przechodziło nam elegancko nam ten, czy będzie się rozchodził w formie stożka to światło. To jest taki efekt, który pozwala rozpoznać koloid. Zawiesina, no to już jest taka cząsteczka, na przykład mąka w wodzie. Czyli mąka niby jest nadal, jak my sobie bierzemy ją w palce, to te cząstki są bardzo małe, drobne. Widzimy, jak mkniemy w mąkę, no to sobie leci gdzieś tam i nie widzimy tego gołym okiem takich jakich skupisk tych cząsteczek. Ale jednocześnie one są duże w stosunku do cząsteczek wody. I na nie działa siła grawitacji, czyli jak wsypiecie sobie mąkę do wody, no to w tym momencie macie taką sytuację, że mąka pod wpływem siły grawitacji opadnie na dno, bo nie rozpuszcza się w wodzie,
Ale uwaga, część tych cząsteczek, która jest na styku między, wyobraźcie sobie, że tu mam mąkę, nie? I tu gdyby była mąka na dnie, to część tych cząsteczek jest bombardowana przez cząsteczki wody, które są w ciągłym ruchu. Bo w cieczy wszystko jest w ciągłym ruchu, pamiętajcie? Czyli odbija się o tą zawiesinę i będzie to wszystko podbijane. Wiktoria, aminokwasy, to późno, późno, to koniec trzeciej klasy dopiero. Więc 8., 9. odcinek, zobaczymy, ile tych odcinków w ogóle wyjdzie na razie. Na razie kończymy pierwszą dopiero. No i nam tworzy taką delikatną zawiesinę nad osadem, dobra? I wtedy cząsteczki są większe od 10 do minus 7 metra, tworzą wtedy zawiesinę. To jest ze względu na wielkość cząsteczek. Malutkie to jest roztwór właściwy, średnie wielkości to jest koloid, no i większe cząsteczki, które wiszą nad osadem, to są zawiesiny. Potem drugi podział, taki bardziej, taki częściej stosowany w zadaniach nawet chemicznych i tak dalej, to i w życiu nawet. To jest podział ze względu na ilość substancji, jaką rozpuściłem. I teraz mogę rozpuścić tyle, że więcej się już nie da rozpuścić. Wtedy otrzymuję roztwór nasycony, czyli w danej temperaturze, na przykład w 50 stopniach Celsjusza, rozpuściłem tyle cukru w wodzie, że jak wsypię chociaż odrobinę więcej kryształek, to on się nie rozpuści w danej temperaturze. Czyli już miałem roztwór nasycony. Co bym musiał zrobić? Musiałbym podwyższyć temperaturę, ale mam 50 stopni i tyle. 50 stopni i oczywiście jakąś tam ilość wody. I stworzyłem roztwór nasycony. A co w przypadku, kiedy jest roztwór nienasycony, czyli jeszcze mógłbym dosypywać. Może być bardzo nienasycony, czyli bardzo mało tej substancji wsypałem, to wtedy mówimy, że mamy roztwór rozcieńczony. Przykład takiej substancji, którego możemy nazwać roztworem rozcieńczonym, to na przykład ocet spożywczy, którego stężenie to jest 10%. Tu macie akurat jako przykład 5% podane. 5% to taki przykład domowy, to jest zawartość alkoholu w piwie. Jak to jest 5%, czyli to jest roztwór rozcieńczony. Masa rozpuszczalnika jest dużo większa od masy substancji rozpuszczanej. Czyli na przykład w przypadku octu to byłoby dużo wody, mało kwasu octowego. A teraz uwaga, oj, literówka, poprawmy to. Roztwór, póki jestem, póki pamiętam. Widzicie? Czary. Poprawione. Roztwór stężony to jest taka... Wiesz co, Wiktoria, to tak się nie idzie określić co do ilości. No widzisz, Aleksandra, to ci się przyda. Roztwór stężony to jest taki roztwór, w którym jest znaczna ilość substancji w stosunku do masy rozpuszczalnika. Dlaczego, Wiktoria, tego się tak nie da określić? Bo na przykład są takie substancje, których na przykład w wodzie się nie da rozpuścić więcej niż 38%. Taką substancją jest HCl, kwas solny. I po prostu no nie da się. Czyli 38%, gdybyśmy sobie pomyśleli na przykład do substancji, którą możemy uzyskać w 96%, taki spirytus na przykład, 96%, dzień dobry Mariusz, no to 38% to byśmy powiedzieli, że to nie jest stężone. Ale okazuje się, że chemicznie ta substancja więcej się w wodzie nie rozpuszcza, więc to już jest stężone 38%. To zależy też od substancji, jak ona lubi się w wodzie rozpuszczać. To nie jest tak ogólnie powiedziane. No dobra, czyli mamy podziały na wielkość cząsteczki i ilość substancji, jaką rozpuściliśmy. Dobra, jedźmy dalej. Teraz rozpuszczalność substancji w wodzie. Tu pojawia się nowe hasło, definicja, z którą sobie nie zawsze radzicie. Rozpuszczalność. Co to jest rozpuszczalność? To jest właściwość substancji określająca maksymalną ilość substancji tejże, czy to soli kuchennej, NaCl, czy cukru, czy wielu innych substancji, które się da rozpuścić na przykład w wodzie, możliwa do rozpuszczania, uwaga, to jest ważne słowo, w 100 gramach rozpuszczalnika. Najczęściej rozpuszczalnikiem będzie woda, ale nie zawsze. W 100 gramach rozpuszczalnika w danej temperaturze. Czyli rozpuszczalność zależy bezpośrednio od czego? Od temperatury. Na przykład ciała stałe będą dobrze rozpuszczały się w ciepłej wodzie, prawie wszystkie. Ale uwaga, gazy odwrotnie. Gazy lubią zimną wodę i rozpuszczają się lepiej w zimnej wodzie. Dlatego na przykład jak pijecie sobie wodę gazowaną albo Coca-Colę, to ona powinna być schłodzona do około 4 stopni Celsjusza. Bo wtedy, uwaga, zawartość dwutlenku węgla jest największa, bo gazy lubią zimno. Im cieplej, tym szybciej odkręcacie sobie, macie ciepłą kolę, nie wiem, lato, nie? I bardzo wam się chce pić, kupujecie sobie w jakimś kiosku, klima wysiadła, lodówki nie ma, no i kupujecie, bo kola, nie? Wow, bo kola. Bierzecie to do ust, a tam po prostu takie bąble, piana i zero, wiecie, orzeźwienia, nie? Dlaczego? Bo w tej temperaturze, jaką sobie wzięliście, nie wiem, 30 stopni Celsjusza czy 40, ta kola, ten gaz, który tam jest zawarty, on nie mógł uciec, no bo jest zakręcony szczelnie, ale w pewnym momencie, jak odkręcicie, to on po prostu chce eksplodować stamtąd, bo to jest dla niego za ciepło. Więc jak wy to pijecie, to wam po prostu to wszystko się rozszerza tutaj w ustach. To jest też powód, dlaczego na przykład zimą o wiele łatwiej oddycha się rybom niż latem, bo jak macie ciepłą wodę, jak ktoś z was zna się na wędkarstwie,
albo jest wędkarzem, albo był kiedyś z tatą na rybach, tak jak ja czasami, to wie, że latem, znaczy wędkarstwo nie jest dla śpiochów, nie, dlatego to odpuściłem sobie ten temat, bo ja lubię pospać. A ta czwarta rano to mnie tam, wiecie, nie kręciła przez dłuższy czas. I teraz wyobraźcie sobie, że idziecie rano wcześnie łowić ryby, ponieważ woda wtedy po nocy jest wychłodzona, czyli najwięcej tlenu jest w tej wodzie i wtedy ryby żerują. A im cieplej, tym gorzej im się oddycha, czyli po prostu tak jakby ktoś im zakładał na szyję linę i wiecie, ktoś kto się nie zna na wędkarstwie, mówi, kurczę, dziś jest taka ładna pogoda, pójdę o 12, jeszcze się opalę przy okazji, jeszcze złowię jakieś ryby. No i potem się okazuje, że on sobie siedzi z tą swoją wędką na brzegu wody i niby nawet są jakieś kółka pojawiają się na jeziorze, ale to się okazuje, że to ryby są już tak podduszane, że one wypływają na powierzchnię, żeby łapać to powietrze atmosferyczne, bo tak mało tlenu jest gorąca woda, jest ciepła woda. Więc dlatego niestety wędkarze nie mają co, znaczy powinni wcześniej wstawać, o tak, nie mogą długo spać. Czyli jeszcze raz, rozpuszczalność to jest taka cecha, to jest właściwość, tak jak kolor, tak jak smak, to jest cecha, pamiętajcie. To, żeby wam się nie myliło, rozpuszczalność to jest cecha, właściwość substancji, a rozpuszczanie, mówiłem o nim wcześniej, to jest czynność. Rozpuszczanie to jest wnikanie cząsteczek jednej substancji między cząsteczki drugiej substancji, to jest czynność, rozpuszczanie. Rozpuszczalność to jest cecha. Zależna od temperatury i określa maksymalną ilość gramów danej substancji do rozpuszczenia w 100 gramach rozpuszczalnika. Okay? Jakie czynniki wpływają na szybkość rozpuszczania? To jest proste, z domu wiecie, że właśnie tak jak mówiłem, temperatura. Z reguły, wiadomo, ciała stałe rozpuszczają się lepiej, im jest cieplejsza. Ta nasza na przykład woda. Cukru rozpuścicie bardzo dużo w ciepłej wodzie, w zimnej średnio. Mieszać powinniśmy, żeby przyspieszyć proces rozpuszczania. No i oczywiście możemy też to wszystko rozdrobnić. Przykład cukier puder i cukier w kryształkach. Wiadomo, że cukier puder rozpuści się bardziej, a to jest ten sam cukier, tylko po prostu bardziej pomielony. W środku chemicznie to jest ta sama substancja, tylko łatwiej w wodzie odpakować te małe cząsteczki i łatwiej dotrzeć do tego, co jest w środku. Jeżeli wrzucicie tam kryształek soli dużej wielkości, znaczy soli cukru, to woda musi po kolei te warstwy odpakowywać, więc to trwa więcej. A jak pomylicie, no to wtedy łatwiej woda ma dostęp do tego wszystkiego, co tam było schowane w środku. Tylko macie bazę? Tyle takiej teorii. Zobaczcie, mamy dobre tempo. Skończyłem już właśnie część teoretyczną. Przechodzimy do matmy. Kto jest ze mną? Kto da radę? Kto mnie dodawać? Kto mnie mnożyć? Umiecie? Czy się boicie? Dalej. Możecie używać kalkulatorów. Nie będę oglądał, podglądał. Znaczy ja też będę używał, jakby coś. Ja. Wiktoria. Dobrze. Super. Sprawdzę to. No to zadania. Zobaczcie. Już punkt czwarty. Zadania związane z krzywymi rozpuszczalności. Słuchajcie, krzywe rozpuszczalności mogą wyglądać różnie. Matma znowu. No Szymon, co ja ci poradzę, że matma? No ta matma jest wszędzie. Krzywe rozpuszczalności mogą wyglądać różnie w zależności od podręcznika, nieważne. Ja akurat taką... Dzień dobry, Oliwio. Ja akurat taką krzywą rozpuszczalności tutaj wstawiłem, no bo jest nam wygodna. I teraz tak. Co z takiej krzywej rozpuszczalności możemy odczytać? O nie, tylko nie matma. Dasz radę. Taka łatwa, spokojnie ogarniesz to, Ola. Rozpuszczalność w 100 gramach wody. Czyli zobaczcie, po tej stronie jest sobie taka skala od 50 do 250, to znaczy, to jest w gramach. I teraz tyle, ile odczytam stąd, oznacza, że tyle rozpuściłem tej substancji w 100 gramach wody. Zapamiętajcie to sobie. Czyli to jest ta rozpuszczalność, definicja, w 100 gramach rozpuszczalnika. Teraz temperatura, no to temperatura od 0 do 100 stopni Celsjusza. I wodę podgrzewamy sobie na coraz cieplejszą. I teraz zobaczcie, jak te krzywe rozpuszczalności sobie idą. Niektóre prawie stoją w miejscu. Ciekawostka, zobaczcie, sól kuchenna wcale nie lubi. Zobaczcie, ona startuje stąd, chlorek sody sól kuchenna, startuje stąd, czyli 10, 20, 30, tak powiedzmy 35 gramów, jak jest zimna woda i leci sobie, za chwilę przejdę do trudniejszych rzeczy, leci sobie prawie do 40, więc ona przy 100 stopniach Celsjusza zyskuje 5 gramów rozpuszczalności. Niewiele, nie? Ale zobaczcie sobie taka substancja azotan 5 potasu, którą gdybyśmy mieli taką temperaturę wody, taką 0 stopni Celsjusza, czyli ledwo co, to moglibyśmy rozpuścić w 100 gramach wody 10 gramów. No nie wiem, Wiktoria, czy to tak, wiesz, ty akurat może potrafisz, ale znam osoby, które mogą nie umieć czytać wykresów, więc spoko, przynajmniej zrozumieć to sobie. Będzie dobrze dla niektórych. A wy możecie sobie herbaty w tym czasie łyknąć, ci co potrafią. Czyli tutaj startujemy sobie na początku i mamy prawie 10 gramów tej substancji w 100 gramach wody. I teraz zobaczcie, że im cieplej,
tym mocno ta substancja się rozbuja i możemy jej dużo rozpuścić. Co to znaczy dużo? Że w 100 stopniach Celsjusza, czyli w prawie gotującej się wodzie, tak, przed, no powiedzmy około 100 stopni, to tu powiedzmy odczytajmy sobie ten wynik, można je rozpuścić 240 gramów. Czyli jaka jest różnica? Różnica to jest aż 230 gramów. Przypominam wam, że wody mamy 100 gramów. Ile to jest 100 gramów, żeby wam pokazać? Przygotowałem, żebyście sobie uzmysłowili. To jest taka ilość, to jest 100 gramów wody. Nie? I teraz wyobraź sobie, że w 100 gramach wody mogę rozpuścić 230, takiej gorącej, prawie 100 stopni Celsjusza, mogę rozpuścić 230 gramów, czyli prawie 2,5 raza więcej masą, jeżeli chodzi o masę takiej substancji, która nazywa się azotan 5 potasu. No dobra, mówicie, że umiecie czytać z wykresu, no to w takim razie sprawdźmy to. Zadanie. Ile gramów jodku potasu należy rozpuścić w 200 gramach wody w temperaturze 40 stopni Celsjusza, aby uzyskać roztwór nasycony? Po pierwsze, jak macie krzywą rozpuszczalności, to trzeba sobie poszukać odpowiedni wykres, tak żeby nas reszta nie interesowała. Pytanie jest o jodek potasu. Tu sobie jest jodek potasu, czasami może być napisane KI, wtedy pod spodem trzeba sobie poszukać KI, co to jest. Jakbyście nie znali, nie umieli sobie zamieniać nazw na wzory, czy też wzory na nazwy, wzór na nazwy, no po prostu. No i teraz tak, padło pytanie, ile gramów jodku potasu należy rozpuścić w 200 gramach wody w temperaturze 40 stopni Celsjusza? Ważne. Wykres robiony jest... O, Wiktorze, sprawdzę to zaraz. Wykres robiony jest na 100 gramów. To jest bardzo ważne. Nie na 200. Czyli to, co odczytamy teraz z wykresu, to będzie w 100 gramach. Czyli uwaga, możemy sobie napisać tak. KI. Ja to tak, ja mam taki system. O, nie czerwone. Ja mam taki system pisania i po prostu tak uczę moich uczniów. Jodek potasu. Możecie słownie pisać, nie ma znaczenia. W, bo tyle jesteśmy w stanie odczytać. W 100 gramach wody, tak, można go rozpuścić, uwaga, w temperaturze w 40 stopniach Celsjusza, to jest 40, 160. Brawo, Wiktoria, już widzę, że chyba to dobrze zrobiłaś. Czyli zobaczcie, tu jest 160, bo 150, 160. I uwaga, tu jest 40 stopni, czyli ja mogę sobie to, o, proszę bardzo, patrzcie, pokażę wam, o co chodzi. 40 stopni, szukam sobie, nie? Tu jest 40, jadę sobie tak po 40, aż gdzie się przecina z moim wykresem i jadę w bok, odczytuję, ile gramów tej substancji można rozpuścić, czyli uwaga, 160. 160 gramów. Ale uwaga, my mieliśmy 200 gramów substancji, czyli w 200 gramach wody, znaczy sorry, 200 gramów wody, w 200 gramach wody, w tej samej temperaturze oczywiście, można rozpuścić dwa razy więcej. Czyli uwaga, 160 gramów razy 2 równa się 320 gramów KI. To jest odpowiedź. Zapamiętajcie sobie, że za każdym razem warto spojrzeć, ile jest gramów wody. Jak jest 200 gramów, to wiadomo, mnoży razy 2, wykres stąd. Jeżeli byłoby 50 gramów, no to wiadomo, biorę połowę tej ilości, którą tutaj sobie odczytałem. Jedziemy dalej. Pytania jakieś? Nie, no to jest proste zadanie. Coś mi tu przeskoczyło. Tutaj. Uwaga. Teraz mamy takie zadanko, w którym będziemy zmieniać temperaturę. Ile gramów azotanu 5 potasu można dodatkowo rozpuścić, zobaczcie, można dodatkowo rozpuścić w 100 gramach wody, jeżeli roztwór nasycony w temperaturze 40 stopni Celsjusza ogrzejemy do 80. Czyli startuję sobie z takiej temperatury. Najpierw muszę sprawdzić, bo miałem roztwór nasycony w temperaturze 40 stopni Celsjusza, tylko nie wiem, ile tam tego rozpuściłem azotanu 5 potasu, więc sprawdźmy to. NaNO3, taki jest wzór tego azotanu 5 potasu, go sobie tutaj napiszę, w 100 gramach wody, no bo akurat takie zadanie jest. Okay? I teraz ta niższa temperatura, ta, od której startujemy. Bo ja mam 40 stopni Celsjusza, a potem ogrzeję. Czyli najpierw w 40 stopniach, czyli w 40 stopniach Celsjusza, no to szukam sobie i to jest tak. 40 stopni jest tutaj. Cyk. I azotan 5 potasu to jest to. Tu się przecina, więc tak mniej więcej strzelam na 52. Dobra? Sorry, nie 52, sorry, 60. Bo 50 jest tutaj, 62. 62 gramy. Tyle rozpuszczone jest tego NaNO3 w tym pierwszym roztworze. To ma 40 stopni Celsjusza. I teraz uwaga, szukam sobie tej drugiej informacji. NaNO3 w 100 gramach, no bo to się nie zmieniło, nadal mam 100 gramów wody, ale teraz co zrobiłem? Podgrzałem.
Czyli teraz jest temperatura druga, 80 stopni Celsjusza. No to ile mogę rozpuścić? Zobacz, tu jest 80 stopni. Czyli jedziemy, 80 stopni. To jest nasz azotan 5 tutaj. I teraz uwaga. W tym miejscu gdzieś mniej więcej, tak? Czyli 160, 170. 170 strzelam, niech będzie 4. 174 gramy. Czyli zobaczcie. Tyle gramów jest w 40 stopniach Celsjusza, a tyle może być rozpuszczone. Tyle może być rozpuszczone w 80 stopniach Celsjusza. Teraz pytanie jest takie, ile gramów dodatkowo mam rozpuścić? To skoro miałem tyle, a mogę rozpuścić aż tyle, no to wystarczy, uwaga, 174 gramy minus 62 gramy i chyba dam radę to policzyć. 112? Sprawdźcie mnie. Jest, Oliwia, udało mi się. Brawo ty. Brawo ty. I brawo ja. I brawo my wszyscy. Daliśmy radę odjąć. 174 minus 62 gramy to jest 112 gramów. Czyli co? Czyli należy dodatkowo rozpuścić 112 gramów NaNO3, czyli azotanu 5 sodu, aby nadal mieć roztwór nasycony w temperaturze 80 stopni Celsjusza. Martyna, może być 113. Dobra. Ja akurat tak robię na przykład na lekcjach. Jak robię z tego na przykład kartkówki albo coś. O Jezu, co on mi tutaj robi? Przepraszam bardzo, bo mi zaczął szaleć tablet dziwnie. Dostał... To żyje. O no, coś tu się... Zobaczcie, coś tu się poczarowało. To się wytnie. Co on tu? Tablet zaczął żyć. Jemu też matematyka się nie podoba. No jeszcze trochę, tableciku, jeszcze trochę. 175. No, dlatego te zaokrąglenia można. Spokojnie, ja przymykam oko, nie? Tak powiedzmy, ja mówię moim uczniom, że plus minus 2. Jak ktoś gorzej widzi te wykresy, to znaczy, że musi iść do okulisty. Ma problem z prostą kreską, żeby odczytać wykres. Dobra, to były krzywe rozpuszczalności. Dwa zadanka, proste. Co by było, gdybyśmy ochłodzili na przykład, albo to było ogrzewanie. Gdybyśmy ochłodzili, to byśmy mieli odwrotne zadanie, czyli byłoby w 80 stopniach Celsjusza, na przykład więcej, 174 gramy, potem bym ochłodził to do 40 stopni Celsjusza, to co by się stało? Wykrystalizowałoby na dnie. Tak? I byłoby pytanie, ile gramów wykrystalizuje tam z nasyconego roztworu i tak dalej. Wtedy robię dokładnie to samo, tylko obliczam w drugą stronę. Najpierw ile jest w tym mocno nasycone w tej wysokiej temperaturze, potem ile może być rozpuszczone w tym chłodniejszym. Różnica to jest to, ile na dnie wykrystalizuje i to jest odpowiedź. Czyli w tym przypadku odpowiedź też by wynosiła 112 gramów, tylko nie byłoby dosypać, że należy dosypać 112 gramów, tylko wykrystalizowało na dnie naczynia 112 gramów, bo startowałbym z wyższej temperatury i bym ją obniżał. Dobra, ale przejdźmy sobie do tego, na co wszyscy czekacie. Stężenia procentowe roztworów. Kurczę, pół godziny, a ja już prawie kończę. Jest, wrócę wcześniej do domu. Stężenia procentowe roztworów. Stężenie procentowe. Cóż to w ogóle jest? Najpierw zajmijmy się definicją. Jest to liczba gramów substancji rozpuszczona w 100 gramach roztworu. Jeszcze raz powoli. Stężenie procentowe to liczba gramów substancji rozpuszczona w 100 gramach roztworu. I tu macie kilka przykładów, gdzie takie stężenie procentowe możecie się z nim spotkać. Na przykład w mleku to będzie zawartość tłuszczu w mleku, 3,2%. Jak kupujecie sobie śmietankę, no to wtedy macie na przykład 30% tłuszczu, tak? To jest głupie. No, ja bym powiedział, że to nie jest tyle głupie, co po prostu nie wiecie, jak podejść do tych zadań. I ja wam pomogę zrozumieć te stężenia procentowe i jakby sprzedam wam pewien sposób na nie. Dobra? Może się uda, może wam się przyjmie. Na mnie on zadziałał, ja dzięki temu zrozumiałem stężenia procentowe, a uwierzcie mi, nienawidziłem zadań tekstowych z chemii. Ja tego w ogóle nie rozumiałem, jak to w ogóle, o co w ogóle tam chodzi. 12 linijek tekstu, jeszcze tam kurczę bohaterów brakowało, żeby to wszystko było, to było bez sensu. Ileś cyferek, nigdy nie miałem pojęcia, które są ważne, a które nie. I w ogóle uwierzcie mi, że jak byłem prawie w waszym wieku i starszy niż wy, to ta chemia to wcale to nie było takie dla mnie oczywiste. Wcale. Więc stężenia procentowe, ja was bardzo dobrze rozumiem. Ja was bardzo dobrze rozumiem. Do pewnych rzeczy trzeba sobie dojrzeć. Ja znalazłem swoją metodę i wami się z nią podzielę teraz, jak ja zadania tekstowe z chemii ogarnąłem. Tak, pisanie książki, tak. Ja mam też takie wrażenie, że oni tam po prostu
piszą referaty, nie wiadomo po co, a tak naprawdę, żeby odwrócić waszą uwagę. Tak jest, niestety. Ale to spoko, ogarniemy to razem. Czyli gdzie, na jakich produktach jeszcze możemy spotkać? Na przykład na octie spirytusowym oznacza to zawartość spirytusu, znaczy w sensie octu, kwasu octowego w danym roztworze, czyli tu jest 10% tylko, w całej butelce to jest kwas. No i na przykład na alkoholach, zawartość alkoholu etylowego, czyli spożywczego w danym alkoholu. W spirytusie to jest na przykład 96%, a reszta to woda, czyli zobaczcie, że jest bardzo dużo alkoholu, to możemy powiedzieć, że to jest mocno stężony roztwór, a ten jest na przykład rozcieńczony. Okej. To ja teraz tak. Wracamy sobie do... Bo tu nie ma doświadczeń, nie? Ale ja bym chciał wam pokazać tą mechanikę, jak myśleć o takich zadaniach, dobra? Że jeżeli dostajecie jakiś tekst, którego... Ja mówię, ja generalnie rzecz biorąc omijałem zadania tekstowe z chemii. Pewnie większość z was też tak marzy, jak widzicie zadanie tekstowe, to w ogóle na boczek. Nie robię. To jest złe. To jest złe, bo one wcale nie są trudne. Tylko trzeba się zabawić taką pewną przygodę pod tytułem wizualizacja. To znaczy, o co w ogóle tam chodzi? Weźcie sobie, zróbcie z tego po prostu taki komiks w głowie, nie? Co się dzieje i wtedy zrozumiecie krok po kroku, co wy macie obliczyć. Jeżeli wy po prostu zaczniecie losowo dobierać cyferki i dane wypisywać, tak losowo, bo tu ta cyfra mi się podoba, tam się, to nic nie wyliczycie. Wy musicie wiedzieć, co dokładnie robicie. A żeby to wiedzieć, to musicie sobie pewne rzeczy zwizualizować. Dlatego ja już pokazywałem, dzisiaj przygotowałem dla was sól kuchenną, będziemy sobie operowali tą ilością. Załóżmy, że to jest 10 gramów soli kuchennej. Przygotowałem dla was jedną porcję wody. Tu przypominam, jest 100 gramów wody. Tylko wody, niczego więcej. I na przykład dodatkową porcję wody, którą będę gdzieś tam dolewał. Po to, żeby wam właśnie pokazać, co wy macie widzieć w głowie, jak będą zadania ze stężeń procentowych. O czym macie myśleć. A w międzyczasie zdrówko. Herbatka. Na gardełko być musi. Dobra, odkładam sól, żebym nie dosypał sobie do herbaty. Dobra. Gotowi? Jasne, że gotowi. Kto jak nie wie. Wracamy. I teraz tak. Czyli stężenie procentowe oznacza liczbę gramów substancji. Cukru, tłuszczu, nie wiem, jak czegoś, alkoholu spożywczego i tak dalej, rozpuszczonej w 100 gramach roztworu. To jest bardzo ważne. Różnica między rozpuszczalnością. Tam było w rozpuszczalniku, w 100 gramach rozpuszczalnika, czyli mieliśmy 100 gramów rozpuszczalnika i dopiero dosypowaliśmy do tego. A w stężeniu procentowym mówimy w sumie o całym roztworze. Czyli jeżeli patrzycie na przykład na ocet, jest na jego opakowaniu napisane 10%, to oznacza, że w każdych 100 gramach tego octu jest 10 gramów kwasu octowego. O to chodzi. Tak, to jest to na krzyż. Mhm. To jest to na krzyż. Jeżeli patrzycie sobie na spirytus i widzicie 96%, to znaczy, że jak będziecie mieli 100 gramów na wadze sobie nalejecie tego spirytusu, to w tych 100 gramach, które pokażę wam waga, tak, w 100 gramach roztworu, jest 96 gramów czystego alkoholu spożywczego. Pozostała ilość to woda. Ok? Woda. Tu na przykład macie w 100 gramach mleka, macie 3,2 g tłuszczu. A tu, uwaga, w 100 g śmietanki 30 g tłuszczu. Dlatego ta się nadaje do ubijania, na przykład do robienia deserów i tak dalej, i tak dalej. 30%. Ta nie bardzo, bo tego tłuszczu ma za mało. No, to tak czytamy te obrazki. I teraz oznaczenie, no to jest właśnie to, co tutaj przeczytałem. I teraz jest taki wzór. Ja nienawidzę wzorów. Nie lubię wzorów, bo ich nigdy nie pamiętam. Mylą mi się, więc... Ale powiem wam, że jest taki wzór. Możecie się go nauczyć, nie ma sprawy. Możecie z niego korzystać. Ja wam też pokażę jeden przykład zadania, w którym można skorzystać i z wzoru, i z metody tak zwanej proporcji, a potem już będę robił tylko po swojemu, czyli będę korzystał z takiej metody, która nie wymaga na pamięć wzoru. CP to jest oznaczenie stężenia procentowego, to jest masa substancji razy 100% przez masę roztworu. Przypominam wam, bo już dzisiaj mówiłem, co to jest roztwór. Roztwór to jest woda plus to coś, co w niej rozpuszczam, czyli na przykład woda z cukrem albo woda z solą, to jest roztwór. Sama woda to nie roztwór, sama sól to też nie roztwór. Sól to wtedy byłaby substancja, to co rozpuszczam. OK, to przejdźmy sobie do zadania pierwszego. OK, pierwsze zadanie ma być takie rozgrzewkowe, tak, żeby było łatwo, lekko i przyjemnie. I tu możecie sobie robić też te stop klatki, jak będziecie to oglądali w przyszłości, tak? Przy każdym zadaniu zróbcie sobie stop klatkę, przećwiczcie sobie to samemu na kartce papieru
I potem zobaczcie, czy wyszło Wam tak jak na filmie, na filmiku. Dobra, to jest naprawdę dobra metoda, żeby porównać swój tok myślenia z, no, z tym, który jest powiedzmy prawidłowy. Zadanie. Do wody wsypano 30 g cukru i otrzymano 300 g roztworu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. No to zaczynamy. Ponieważ to jest zadanie tekstowe, to każdy nauczyciel Wam powie, że musisz wypisać dane i szukane. Zróbmy to. Jestem nauczycielem, muszę dawać Wam dobry przykład. Chociaż ja osobiście nie lubię też ich pisać, ale polecam, bo one jakby porządkują tok myślenia, dane. I teraz mówiłem Wam, że musimy sobie zwizualizować każde z tych zadań, bo tu mam jakieś cyferki, w ogóle o co chodzi. Chyba każdy nie lubi wzorów, bardzo fajny pomysł na przekazywanie wiedzy na żywo. Więcej takich sposobów. Aha. Dziękuję Pani Kasiu za dobre słowo, motywujące. Słuchajcie, czyli do wody wsypano 30 g cukru. No to wyobraźcie sobie, że mam cukier, powiedziałem Wam, że zważyliśmy go na wadze i jest 30 g. Nieważne, że tam jak on wygląda, 30 g. I otrzymano 300 g roztworu. Przypominam Wam, co my mamy do zagospodarowania. Zobaczcie, takie we wzorze były trzy niewiadome. CP to było oznaczenie stężenia procentowego. Masa substancji, ok, i masa roztworu, też wiadomo, nie? Dobra, już widzę, Wiktoria, że pracujesz ze mną. Tak, dane. Cukier jest tą substancją, którą rozpuszczam. Tak, widzę, że już niektórzy z Was policzyli. Dobrze, ja specjalnie na początek dałem takie prostsze zadanie. Masa substancji wynosi 30 g. To jest ten cukier, który rozpuszczam. To jest ta substancja. I teraz jest napisane, otrzymano 300 g roztworu. No to chyba jasne, że druga dana, którą mam podaną, to jest masa roztworu, czyli MR, równa się 300 g. Szukane. Oblicz stężenie procentowe. No to wiadomo, że nie wiem, jakie jest stężenie procentowe. I teraz Wam podam dwie metody rozwiązania, dobra? Metoda pierwsza. Stosuję wzór. CP równa się masa substancji razy 100%. Czekajcie, zrobimy ładnie. Masa substancji razy. Udostępnijcie, bo dopiero trudne zadania się dopiero zaczną. Przez masę roztworu, no i wystarczy podstawić, nie? Masa substancji to jest 30 g razy 100% przez masa roztworu to jest 300 g. Ok, no i matematycznie oczywiście elegancko możemy skrócić sobie zera, bach i nie wiem, ciach i ciach i ciach i jednostki. Gramy z gramami się skracają, wynik wychodzi nam 300. 30 przez 3 też mogę skrócić, więc tu wychodzi 10, tu wychodzi 1, więc wychodzi mi 10%, bo gramy się skróciły, na dole jest 1, 10 przez 1 to jest 10%. To jest metoda z użyciem wzoru. Okay? Ja, tak jak Wam powiedziałem, uwielbiam metodę proporcji, bo nie wymaga uczenia się wzoru na pamięć. I metodę proporcji robi się w ten sposób. Skoro roztwór to jest wszystko, co mam, to, bo to zobaczcie, jak to wygląda, nie? No, czyli wizualizacja. Patrzcie, woda, niech to będzie, a to będzie ten cukier. I tu załóżmy, że mam te 30 g cukru. Widzicie, widzicie to? Widzicie to, no widzicie. Tu się nie będzie działo żadnych tutaj kolorów ani nic tego takiego, ale ważne, żebyście widzieli. Teraz mam tutaj ten cukier, strzelam, że to jest 30 g, żebyście to sobie wyobrazili. Wsypuję to do wody, powiedziałem Wam, że tu było 30 g i otrzymałem roztwór. Wiadomo, że musiałbym to mieszać i tak dalej. I teraz mówię Wam, że tego roztworu tu wyszło 300 g, ok? To jest wszystko, co mam w ręce teraz, tak? Zarówno substancja, jak i ta woda, wszystko razem. Masa roztworu to jest 100%, wszystko, co mam. Czyli jeżeli wszystkiego teraz tutaj wyszło mi 300 g, to znaczy, że pierwsza linijka proporcji mojej będzie wyglądała tak. 300 g. To jest wszystko, co mam. 100%. A uwaga, w tej naszej zlewce teraz, kto pamięta, ile tam jest substancji? Dzień dobry, Haniu. Jest 30 g substancji. Czyli 30 g to ile to jest procent? Bardzo ważne w tej metodzie krzyża, niektórzy mówią metoda proporcji, ja mówię proporcje akurat, jest to, żeby, zobaczcie, jak układacie sobie te proporcje, to te same jednostki, gramy i procenty pod procentami muszą być. To nigdy nie może Wam się krzyżować. Nie może być takiej sytuacji, że będziecie mieli tu 300 g, pod spodem 100%.
Dzień dobry, Dominik. Bo wtedy wam nie wyjdzie, dobra? Czyli zapamiętajcie sobie, że jak układacie proporcje, to żeby ona była dobra, to na pewno muszą być te same jednostki. Dlatego piszcie sobie te jednostki, naprawdę. Napiszcie sobie te gramy, te procenty. No nie stracicie na honorze, a uwierzcie mi, że jakby jest szansa, że ominiecie jakieś błędy niepotrzebne. Czyli to jest metoda krzyża, którą się robi w ten sposób, że cyfry, które są naprzeciwko siebie, się mnoży. Dzień dobry, Patryk. Widzimy się jutro. Cyfry, które są naprzeciwko siebie, się mnoży i dzieli się przez tą cyfrę, która jest naprzeciwko x. Widzicie? Czyli ta 300 jest naprzeciwko x, czyli przez to będę dzielił. Czyli moje x procent równa się 30 gramów razy 100% przez 300 gramów. I zobaczcie, że mam dokładnie to samo, co wyszło ze wzoru. Tu 30 gramów razy 100% przez 300 gramów. Bez nauki wzoru na pamięć. Po prostu roztwór to jest wszystko, co mam, 300 gramów, w środku jest 30 gramów substancji, to ile to jest procent? Wszystko, co trzeba zrobić. Dzień dobry, Julio. No i to oczywiście można tam wszystko sobie skrócić. Wynik jest taki sam, 10%. Okay? Wybaczcie, nie będę pisał odpowiedzi, ale powiem tak, musi być odpowiedź napisana, żeby dostać maksa punktów na kartkówkach i tak dalej. Czy no zrobimy wzorcowo, bo jak ktoś będzie oglądał i potem powie, no ale pan nie napisał odpowiedzi, to jest takie tam... No, to zróbmy tą odpowiedź raz. Nie no, zróbmy to poprawnie. Odpowiedź. No, ale czcionka nie 36. Panie, nie 36. Zróbmy sobie 20. Jakie jest pytanie? Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. Otrzymany roztwór. No, przecież zrobiłem 20. Otrzymany roztwór ma stężenie 10%. Dobra. Teraz wszyscy powinni być zadowoleni. Jest i odpowiedź. Proste zadanie z nami. Jedziemy dalej. To była rozgrzeweczka. Drugie zadanie. Oblicz, ile gramów soli kuchennej i wody potrzeba do przygotowania 200 gramów 20% roztworu? Ile gramów soli kuchennej i wody potrzeba do przygotowania 25% roztworu. To chciałbym, żeby to ładnie wyglądało. Oblicz, ile gramów soli kuchennej i wody potrzeba do przygotowania 200 gramów 25% roztworu? O, już ktoś szybko policzył, a ja bym nie chciał, żebyście tak szybko zdradzali, w związku z tym nie będę mówił tego na głos. No dobra, to jedźmy. Dane. Oblicz, ile gramów soli kuchennej i wody potrzeba do przygotowania 200 gramów 25% roztworu. Czyli tak, mam otrzymać w sumie wszystkiego 200 gramów. To jest moja masa roztworu, którą mam otrzymać na końcu. Czyli MR ma wynosić 200 gramów. OK? Wiem również, że mam otrzymać stężenie procentowe wynoszące 25% tego roztworu. Czego nie wiem? Ile gramów soli kuchennej, czyli moją szukaną, czyli coś, czego nie wiem, to jest ile ja mam teraz użyć soli, żeby stworzyć taki roztwór. Czyli moja niewiadoma to jest masa substancji. OK? Masa substancji. Ja już powiedziałem wam, że możecie sobie przemieniać ten wzór i tak dalej. Wtedy będziecie musieli mieć trzy wzory na masę substancji, na masę roztworu w głowie i tak dalej, ale ja będę się trzymał metody krzyża. Dzień dobry, Max. Metoda krzyża pozwala mi zapomnieć o wzorach, a skupić się na myśleniu. Rozwiązanie jest następujące. Wszystkiego, co miałem, było 200 gramów. Czy wszystkiego, co mam przygotować. Czyli 100% to jest. Teraz uwaga, nie wiem ile gramów, pamiętajcie gramy pod gramami, to jest 25% z tego. No bo ma być takie stężenie, czyli substancji czystej tej soli ma być 25% w tym. Czyli jeszcze raz, 200 gramów to jest wszystko, co mam. Pamiętajcie, wszystko. I nie wiem ile tej substancji muszę wsypać, żeby to wszystko miało 25%. No czyli dlatego gramy pod gramami, i tutaj mamy 25%. No to wyliczmy sobie to. X gramów równa się, metoda krzyża, 200 gramów razy 25, razy 25% przez 100%.
Znowu ładnie mogę sobie skrócić, zobaczcie, tu jest 1, tu jest 4, tu jest 1, tu jest 50. Ja już widziałem, że tam były dobre wyniki. Ja wiem, że jesteście dobrzy w tym. 50 gramów. To jest odpowiedź. No i tu powinniście napisać odpowiedź, ja już nie będę na to tracił czas. Dzień dobry. Nie będę na to tracił czasu. OK? Czyli zobaczcie, wyliczyłem sobie tą metodą krzyża, poskracałem wszystko tak, jak powinno być i wyszło mi, że wynik to jest 50 gramów. Odpowiedź powinna być oblicz ile, no, to jeszcze nie jest koniec zadania, zobaczcie, oblicz ile gramów soli kuchennej my dopiero wyliczyliśmy. To jest nasza sól kuchenna. A teraz pytanie, ile wody? Czyli masa wody, masa samej wody, którą muszę użyć, skoro wszystkiego ma mieć 200 gramów. Przed chwilą wyliczyłem, że czystej soli ma być 50 gramów, no to wystarczy od masy roztworu odjąć masę substancji, czyli nasze 200 gramów, które mamy otrzymać, minus 50 gramów, które przed chwilą wyliczyłem, daje nam, że wody ma być 150 gramów. Czyli jak te dwie substancje ze sobą wymieszam, otrzymam 25 w sali, w klasie. Otrzymam 25% roztwór. A do takich zadań trzeba pisać obliczenia, bo ich nie ogarniam, tylko liczę szybko w głowie. Tak, Wiktoria. Znaczy, to zależy, bo na teście oczywiście obliczeń to od Was nie będzie wymagał, bo na teście blok przyrodniczy jest zamknięty, jest blokiem pytań zamkniętych, ale jeżeli przygotowujesz się do kartkówki lub do sprawdzianu, no to ja lubię mieć obliczenia, bo ja lubię rozumieć Twój tok myślenia. Jeżeli Ty podajesz mi tylko wynik, no to skąd mam wiedzieć, czy Ty go przepisałaś, albo jak na niego wpadłaś? Nie obronisz tego samego pustego wyniku po prostu na kartce papieru. Jeżeli to zrobisz, obliczysz, napiszesz taką proporcję, to już jesteś, wiesz, wygrałaś, nie? W tym temacie. Więc tak powinnaś umieć to rozpisać sobie, Wiktoria. Dobra, jedźmy dalej. Ostatnie z zadań tak zwanych prostych. Ale trochę pokręcone tutaj będzie zadanko. Rozpuszczalność chlorku potasu KCL w temperaturze 30 stopni Celsjusza wynosi 40 gramów. Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku potasu w tej temperaturze. No dobra. Trochę inne to zadanie jest niż to poprzednie. Mimo tego, że są cyferki, to pojawiają się jakieś stopnie Celsjusza. No to spróbujmy to ogarnąć. No to ruszamy z danymi, dobra? Dane. Coś tam, jakieś łapeczki, coś. No dobra, Wiktorze, że tak to sobie liczysz, to fajnie, ale to jest jakby twój tok myślenia, ale musisz go umieć przelać na papier, dobra? Ta proporcja jest prosta do ogarnięcia. O, poszły łapki. Oh yeah, oh yeah. Facebook zatyka się na niebiesko i biało. O, jak pięknie. Dobra, dane. Dane. Maszowanie teraz jest, maszowanie ekranu i serduszka lecą. Brawo, brawo. No, popatrzę sobie, jak lecą te serduszka. Dobra, jedźmy dalej. Słuchajcie. Chlorek potasu. Zobaczcie, spróbujmy napisać te dane. Zobaczcie, rozpuszczalność chlorku potasu w temperaturze... Dobra, dobra, już koniec, bo się rozpraszam. W temperaturze 30 stopni Celsjusza wynosi 40 gramów. No to teraz tak. Czyli wiem, że substancji chlorku potasu, czyli masa substancji wynosi 40 gramów. OK? No i teraz czytam dalej to zadanie i w sumie to jest koniec, co jestem w stanie z tego zadania sobie wyciągnąć. Bo zobaczcie, wynosi 40 gramów. I czy ja wiem, ile waży roztwór? Nie wiem. Wiem, że mam obliczyć stężenie procentowe, czyli szukane to jest CP. Nie wiem, mam obliczyć stężenie procentowe, no, ale brakuje mi masy roztworu. Skąd ja mam wziąć masę roztworu? Pamiętajcie, nie możecie sobie dodać 40 gramów do 30 stopni Celsjusza. No hello, nie? Niektórzy mi tak robili na kartkówkę. No dwie cyfry to sobie dodam, nie? I będzie masa roztworu. No jak? I tutaj się kłania, uwaga, ja wykorzystam magię XXI wieku, cofnę się do, mam nadzieję, że trafię za pierwszym razem. Ach, tak jestem, że trafiłem. Cofnę się do tego fragmentu, w którym mówiliśmy sobie o haśle rozpuszczalność. I uwaga, patrzcie na definicję. Rozpuszczalność to jest maksymalna ilość substancji możliwa do rozpuszczenia w 100 gramach rozpuszczalnika w danej temperaturze. Zapamiętaj to 100 gramów. Wracamy do zadania.
I teraz zobaczcie. Jest napisane, rozpuszczalność chlorku potasu w temperaturze 30, w danej temperaturze, wynosi 40 gramów. Aha, czyli co to znaczy, że rozpuszczalność? To znaczy, że te 40 gramów rozpuszczono w 100 gramach wody. Czyli ja mam podaną w słowie rozpuszczalność, mam podaną wodę. Wody jest 100 gramów. Czyli w tym momencie moja masa roztworu to jest 100 gramów, czyli woda, plus 40 gramów, czyli substancja. Czyli jest 140 gramów. Wy często o tym zapominacie. Tak jest. Brawo, Wiktoria. No i teraz już mamy, zobaczcie, mamy masę substancji, mamy masę roztworu, no to liczymy sobie metodą krzyża rozwiązanie. I ono wygląda tak. Cały mój roztwór, 140 gramów, to jest wszystko, co mam w tej na mojej zlewce. Czyli to jest 100%. OK? A substancji w tych 140 gramach rozpuszczonych mam tylko 40 gramów. 40 gramów. I nie wiem, ile to jest procent. Pamiętajcie, jednostki piszcie sobie, żeby były te same jednostki pod tymi samymi jednostkami. Czyli mamy tak, x procent równa się 40 gramów razy 100%, 40 gramów razy 100%, no cyfry naprzeciwko siebie, przez 140 gramów. Przez to, co jest naprzeciwko x się robi. To skreślam, to znaczy skracam oczywiście. To mogę sobie skrócić. Nie powinienem, ale... No dobra, nie, bo matematycy się obrażą. Przepraszam, zrobimy porządnie. Zera sobie skracam i wychodzi mi 400... Jednostki sobie skrócę też, gramy. Wychodzi mi 400... przepraszam, nie 400 gramów. Przed chwilą je skróciłem i teraz je zapisałem. 400... 14%. Tak? I to, uwaga, w przybliżeniu powiedziałem, że dzisiaj jestem zmęczony i ja sobie skorzystam z kalkulatora. Wy nie możecie oczywiście. No gdzie tam? No gdzie tam? Tacy młodzi, zdolni, wybitni, przyszłość tego narodu i moje emerytury. Macie liczyć w głowie. 400 przez 14. 28,6. O, albo 28,5. Bardziej 28,6. Tak? W przybliżeniu. 28,6%. 28,6%. Coś nie pykło. No właśnie, Wiktorze, coś nie pykło. Tak to jest, jak się za szybko w głowie liczy. Nie stosuje się kartki. Brawo, Ola. 28,5, 28,6. I to jest odpowiedź. Tak, Martyna, dokładnie 28,6. Ja stosuję też zaokrąglenie do jednego miejsca po przecinku. Dzięki, Julia. Staram się jak krowie na rowie. I żeby to po prostu dało Wam jakieś punkty. 28,6. Mam nadzieję, że widać ten wynik. 28,6. Dobra. To było na tyle, jeżeli chodzi o łatwe zadania. Jakieś pytania do tych łatwych zadań? Czy ogarnęliście? To były trzy przekrojowe przykłady. Naraz tam oczywiście mogą być tylko różne cyferki, ale pokazałem Wam, w jaki sposób można z krzywych rozpuszczalności zrobić taką zajawkowe zadanie ze stężeń procentowych. Często tak jest, że wkleją kawałek krzywej rozpuszczalności tam i należy... Tak, łopatologia jest najważniejsza, uwierz mi. W takich przedmiotach chemia łopatologia jest ważna i daje efekt. I wtedy z krzywej rozpuszczalności odczytujecie sobie, ile się rozpuszcza w danej temperaturze. Pamiętajcie, że odczytujecie rozpuszczalność, czyli w 100 gramach wody. I wtedy roztwór obliczacie 100 gramów wody plus coś tam. Nie powinni wymagać. To jest wasza dowolność, Julia, w jaki sposób wy to wyliczycie. Czy wzorem, czy proporcją. No bez przesady. No chyba, że traficie na nauczyciela, który jest fajny inaczej, nie? Dobra. Teraz przechodzimy sobie do ostatnich dwóch zadań. Dwa zadanka przed nami i potem powtórka z testów, wycinki z testów sobie zrobimy i będziemy kończyli. Więc dzisiaj będzie rekordowo krótki live. Teraz zajmiemy się zmianą stężeń procentowych. To znaczy, jak można z wyższego zrobić mniejsze i z mniejszego wyższe. Czyli zobaczcie, mamy sobie takie, specjalnie podam taki przykład, kwas octowy, taki laboratoryjny, to jest 80% stężenie. Mówimy o nim wtedy lodowaty, ponieważ jest takie wrażenie polania się zimnym kwasem. On nie jest zimny, tylko po prostu robi takie wrażenie na ręce. Lodowaty kwas octowy, tak się nazywa. I w sklepie kupujemy 10%. Teraz pytanie, co ja mogę zrobić, żeby z 80% zrobić 10%? No, co ja mogę zrobić?
żeby z 80% zrobić 10%. Jaką czynność powinienem zrobić? Czekam na Was. Co muszę zrobić, żeby z 80% roztworu dolać wody? Brawo, Oliwia. Dokładnie, rozcieńczyć, nie? To jest oczywiste. Dolać wodę. Brawo, Michał. Dolewam wody i wtedy... Brawo, Wiktoria. No, uruchomiliście się fajnie. Dobra, rozcieńczyć. Brawo, Ola. No tak. Tak samo jak przygotowujecie sobie, nie wiem, sok owocowy. Kupujecie sobie w Biedronie sok malinowy i chcecie się go napić, no to nie napijecie się prosto z flaszki. Brawo, pani dyrektor. Tylko no, rozcieńczycie go z wodą, nie? No, żeby był smaczniejszy. Brawo. Dobra. A teraz uwaga, pytanie w drugą stronę. Co zrobić, żeby z octu 10% zrobić ocet 80%? Brawo, Patryk. Dolać wody. Brawo, Julita. Teraz uwaga, zabawa w drugą stronę. Co zrobić, żeby 10% roztwór stał się 80% roztworem? Pach. Dolać octu. OK. Brawo. Odparować wodę. Świetnie, od razu poszły dwie odpowiedzi, których oczekiwałem. Dodajecie substancji chemicznej więcej lub, uwaga, usuwacie wodę. Dokładnie tak. Zagęszczacie lub zatężacie, to się mówi. Zatężacie. Brawo. Brawo, brawo, brawo. Dodać więcej substancji jest opcja numer jeden lub, uwaga, odparować wodę. Super, kumacie bazę. No to właśnie takimi zadaniami teraz będziemy się zajmowali. Kiedy my będziemy zmieniali stężenie procentowe, nie obliczali stężenie procentowe, bo wsypano cukier do wody, tylko będziemy zmieniali to stężenie, czyli było jedno, ciach, a my otrzymamy drugie, wyższe albo niższe. Dobra. No to zadanie pierwsze z tej serii, czyli, a w kolejności ze stężeniem procentowym to już jest czwarte, zobaczcie zadanie. Do 500 gramów spirytusu, a spirytus to 96% roztwór alkoholu z wodą, dolano 300 gramów wody. Oblicz, jakie jest stężenie roztworu po dolaniu tej wody. Czyli rozcieńczamy spirytus, rozcieńczamy alkohol spożywczy. Zaczynamy od danych. Zaczynamy od danych. Dane. Co mam? Wiem, że było 500 gramów spirytusu. Czym jest spirytus? Spirytus to jest mieszanina... O nie, Wiktoria, nie. Spirytus to jest mieszanina wody i alkoholu już. Czyli moja startowa substancja, którą przyniosłem. O, wizualizacja. To jest właśnie ten etap, który wizualizuję. Wyobraźcie sobie, że wchodzę do Was na lekcję i przychodzę ze zlewką taką i mówię Wam tak. Moi drodzy, oto zlewka, jest w niej 500 gramów spirytusu, a spirytus to jest 96% roztwór. To jest wszystko, co Wam powiedziałem. Mówię Wam, tu jest 500 gramów spirytusu, czyli 96% roztworu alkoholu. Koniec informacji. Czy Wy wiecie w takim razie wszystko o tym, co znajduje się w tej zlewce? Wyliczmy sobie. Czy znacie CP, czyli stężenie procentowe? Znacie. 96%. Powiedziałem Wam, spirytus to jest 96% coś tam. OK. Czy wiecie, ile waży ta zawartość tej zlewki? Tak. 500 gramów. Masa roztworu to jest 500 gramów. OK. No to w takim razie, czego nie wiecie? Czego Wam nie powiedziałem? Nie powiedziałem Wam, jaka jest masa samej substancji. Czyli ile tutaj jest samego alkoholu etylowego, czystego alkoholu. Tego nie wiecie. Bo ja Wam powiedziałem tylko dwie rzeczy, a Wy musicie wiedzieć trzy. Żeby to zadanie obliczyć, trzeba pierwszą rzecz, którą trzeba wiedzieć, wszystko na temat tego pierwszego roztworu. Wodą to Wy się teraz nie przejmujcie, dolewaniem. Czyli etap pierwszy. Masa roztworu tego, który przyniosłem z zaplecza dla Was i Wam pokazałem, wynosi 500 gramów. OK? Teraz powiedziałem Wam, że jego stężenie, ja sobie oznaczę jedynkę, bo za chwilę to się będzie zmieniało, CP1 to jest 96%. Dobra? I teraz czego szukam? Pierwsza rzecz, z tych dwóch rzeczy nie mam pojęcia, jaka jest masa substancji tego pierwszego roztworu. No nie wiem. Powiedziałem Wam o dwóch, a nie powiedziałem Wam o wszystkim. Czyli pierwszą rzeczą, którą musisz wyliczyć, musisz wiedzieć wszystko o tym pierwszym roztworze. Wszystko. Czyli wszystkie CP, MR i MS. Teraz uwaga, docelowo Ty masz wyliczyć stężenie procentowe po dolaniu wody, czyli tego po zmianie. Czyli stężenie procentowe drugiego roztworu, powiedzmy tego po zmianie, tak sobie to oznaczam, bo tego też nie wiesz. Czy wiesz, ile co my zrobiliśmy z wodą? My dolaliśmy wodę. Ja to sobie oznaczam w ten sposób. Masa H2O na plusie, czyli tej, której dolałem, to jest 300 gramów.
To jest to, co dolałem. I teraz uwaga, zajmijmy się tym zadaniem. To zadanie jest dwuetapowe i wszystkie te zadania ze zmianą stężeń są dwuetapowe. Etap pierwszy wygląda następująco. Etap pierwszy. Muszę najpierw rozwikłać zadanie, wszystko muszę wiedzieć o tym roztworze. Czyli uwaga, skoro masa roztworu, czyli to, co przyniosłem tutaj z zaplecza, to jest 500 gramów, no to 500 gramów to jest 100%. Wszystko. To ile w takim razie gramów w środku? To jest 96%. No bo to jest spirytus, czyli bardzo dużą zawartość alkoholu ma w sobie. Lepiej troszkę wolniej, a dokładniej. No dobra. Co mam powiedzieć jeszcze dokładnie? To jeszcze potem podsumujemy sobie, dobra? Dlaczego takie cyferki wybrałem, a nie inne? Czyli wszystko, co miałem, to było 100%, a x gramów to jest 96%. No to obliczam sobie, przepraszam, matematycznie x gramów, czyli tego czystego alkoholu teraz liczę, zawartość, to jest 500 gramów razy 96% przez 100%. Procenty się skracają, 100 z 500 się skraca, tu wychodzi 5, czyli wychodzi 5 razy 96. Wybaczcie, dobra, ale naprawdę już mi się dzisiaj nie chce. Nie to, że nie umiem, ale 480. 480 gramów, czyli alkoholu czystego jest 480 gramów w 500 gramów spirytusu. OK? I teraz dopiero teraz, jak wyliczyliście wszystkie trzy informacje, pierwsza, druga, trzecia, wszystko wiecie już o tym, tu, wszystko o tym wiecie, to teraz dopiero zajmujemy się taką sytuacją, że biorę sobie to i mówię wam, dobra, to teraz dolewam do tego wody i dolewam 300 gramów. Pytanie dla was, takie na logikę. W tym momencie stężenie procentowe tego, co tutaj miałem, wzrośnie czy zmaleje? Jeżeli dolałem wody, to stężenie procentowe tego, co tutaj miałem, wzrośnie czy zmaleje? Od startowego. Przypominam wam, startowaliśmy 96%. Startowaliśmy 96%. Teraz, jeżeli dolałem wody, to stężenie końcowe będzie wyższe niż 96% czy niższe? Zmaleje. No jasne. I w ten sposób myślcie, bo wynik wam musi wyjść logiczny. Czyli musi być niższy, bo to wy teraz rozcieńczacie. Oczywiście, że zmaleje. Brawo, Karolina. I brawo Wiktoria, i brawo wszyscy. Czyli jedziemy teraz tak. Etap drugi. Czyli teraz mam tak. Masa roztworu drugiego, to sobie dopiszę, wybaczcie, masa roztworu drugiego, tego po zmianie to jest 500 gramów plus to, co dolałem, plus 300 gramów wody. 800 gramów teraz mam. Czyli teraz wszystkiego mam 800 gramów w zlewce. Wszystko to znaczy 100%. A ile jest alkoholu? I po to musiałem to wyliczyć. Alkoholu, czyli czystej substancji, czystej, która mnie interesuje, jest 480 gramów. Po to to liczyłem, tą pierwszą proporcję. I wtedy liczę, ile to jest procent. No i oczywiście x procent równa się 480 gramów razy 100%, metoda krzyża, przez 800 gramów. Skracam sobie to przez 8, tu jest gramy, też sobie mogę skrócić. Wychodzi mi 480 przez 8. Mówicie, że 60, chyba tak jest. Tak mi się coś wydaje. 480 przez 8, tak. Sprawdziłem was. Nie to, żebym nie umiał tego policzyć, ale was po prostu sprawdziłem. Brawo, Olivia. Jezu, procent, co ja gadam? Coś tutaj, gramy się skróciły, to nie są gramy, tylko procenty. 60%, przepraszam. 60%. I to jest mój wynik. Taka jest odpowiedź. Brawo, Emanuel. To jeszcze raz. Krok po kroku przeanalizujmy sobie to zadanie, dobra? Żebyście rozgryźli je na kawałki proste. Do 500 gramów spirytusu, czyli ja przyniosłem i mówię wam, że tu jest 500 gramów, to jest moja masa roztworu, 500 gramów, masa roztworu. Spirytus ma 96%, o tym też was poinformowałem, czyli wiecie, że jego stężenie to jest 96%. Dolano 300 gramów wody, ale się nie zajmujecie jeszcze tym dolewaniem teraz. Wy najpierw musicie wszystko wiedzieć o tym, co przyniosłem z zaplecza. Wyobraźcie sobie nauczyciela, który wam coś mówi, że to przyniósł, ale wy jeszcze wszystkiego o tym nie wiecie. Czyli pierwszym etapem, jaki macie zrobić, pierwszym etapem, jaki macie zrobić, to jest obliczyć
tych parametrów, z tych danych obliczyć masę substancji. OK? Wyliczyliśmy sobie to tą proporcją. To jest nasz etap pierwszy. 500 gramów to jest 100%. Ile gramów to jest 96%? Wyszło, że 480 gramów czystej substancji, czystego alkoholu etylowego. I teraz dopiero, jak już wszystko wiemy o tym pierwszym roztworze, możemy zająć się tym, że dolaliśmy do niego wodę. Jeżeli dolałem wody do 500 gramów, dolałem 300 gramów wody, to wyszło mi 800 gramów. Jasne. Czyli teraz mam wszystkiego 800 gramów, to jest 100%, a w środku alkoholu czystego jest 480. To jest to, co wyliczyłem w tym pierwszym etapie. Bez tego by to zadanie w ogóle nie wyszło, gdybyście tego nie mieli wyliczonego. 480 gramów, no to ile to jest procent? No i proporcja i wychodzi 60%. Uwaga, jaka byłaby różnica w tym zadaniu? Pytanie teraz dla Was. Jaka byłaby różnica, gdyby zamiast słowa dolano, byłoby hasło odparowano? Matematycznie by to się nie udało wyliczyć, ale gdyby to było odparowane, to co by trzeba było zrobić? Co by wtedy można było, co by trzeba było teraz, trzeba było zrobić, gdyby tu było napisane odparowano? Jaka zmiana by tutaj zaszła w reakcji? Znaczy w reakcji, w tym zadaniu? No, stężenie by wzrosło, tak. I uwaga, różnica by była taka, że tutaj zamiast 500 gramów plus 300, dokładnie, mielibyście 500 gramów minus 300, to jest wszystko. A resztę byście liczyli dokładnie tak samo, tylko tutaj byście odjęli wtedy, gdy było odparowanie. I wtedy faktycznie macie taką rzecz, że stężenie Wam wtedy wzrośnie. A teraz mówiliśmy sobie na jakimś etapie tego zadania, że ma zmaleć. No i faktycznie, było 96%, po dolaniu wody ma zmaleć, no i wyszło 60%. Logiczny wynik Wam wyszedł. Tak, Julita, wtedy się odejmuje. A teraz przejdźmy sobie do zadania, w którym bardzo często popełniacie głupie błędy. I to jest ostatnie zadanie. Zobaczcie. Do 360 gramów 20% roztworu soli kuchennej dosypano i rozpuszczono dodatkowe 40 gramów soli. Oblicz, jakie jest stężenie roztworu po dodaniu soli. No to jedziemy z koksem, co? Dane. Ten sam tok myślenia, dobra? Zmieniamy stężenie procentowe, czyli znowu. Przychodzi sobie, tak, będzie większe stężenie. Przychodzi sobie nauczyciel i mówi tak, no słuchajcie, moje misie i wiewiórki, przyniosłem do Was roztwór, mam go 360 gramów, tak tyle on waży, jego stężenie procentowe wynosi 20%, bach, i dosypię do niego soli. Obliczcie mi teraz wszystko. No dobra, to Wy teraz wiecie, że czegoś Wam ten Wasz nauczyciel nie powiedział. Nie powiedział Wam, ile soli wrzucił do tego pierwszego roztworu. On powiedział Wam, ile waży pierwszy roztwór, jakie ma stężenie, ale nie powiedział Wam masy substancji, jaką użył. I to jest pierwsza rzecz, którą musicie wiedzieć. Wyliczyć ją, mimo tego, że on Was o to nie zapyta. Druga rzecz, którą musisz wyliczyć, później już, to jest stężenie procentowe drugiego roztworu. To już jest drugi etap. Ale jesteście szybcy. Sprawdźmy to. No to jedziemy z rozwiązaniami, tak? Masa substancji dodatniej, czyli tej, która dodana jest, która wejdzie w drugim etapie zadania, to jest 40 gramów. A ja chcę teraz się dowiedzieć wszystkiego na temat tego roztworu, tak? Widzę, że Oliwia jest dobra z matmy i szybko sobie daje radę. Ja zrobię sobie znowu etap pierwszy, czyli chcę policzyć wszystko, co dotyczy pierwszego roztworu. 360 gramów to było wszystko, co mam, czyli 100%. No to ile gramów to jest 20% z tego wszystkiego? Metoda krzyża naprzeciwko siebie cyfry, czyli 360 gramów razy 20% przez 100%. Zera się ładnie skracają tu i tu. Procenty się skracają, wychodzi mi 36 razy 2 gramów, czyli 72 gramy. I to jest moja masa substancji. To jest to, czego Wam nie powiedziałem na dzień dobry. I zataiłem przed Wami, ale Wy to potraficie wyliczyć. 72 gramy. I teraz przechodzimy sobie do etapu drugiego. Etap drugi. Teraz co się stało? I teraz się zastanówmy. W etapie drugim, mamy taką sytuację. Teraz dopiero zajmuję się tą zmianą. Rozpuszczono dodatkowe 40 gramów soli. Czyli zobaczcie. Co się zmieni? Zmieni się tak. Jeżeli ja mam moją zlewkę,
tutaj z tą solą kuchenną, nie? I powiedziałem wam, że to jest 360 gramów roztworu 20%. Wy nawet wyliczyliście, że tutaj rozpuściłem 72 gramy, super. I teraz ja biorę sobie i wsypuję jeszcze 40 gramów. Jeszcze 40, tak jest. To w tym momencie, co jest cięższe? Masa roztworu jest cięższa, no bo to jest wszystko ważyło 360, no i teraz dosypałem 40, czyli masa roztworu drugiego, tego po zmianie, ja tak sobie oznaczam, to jest 360 gramów plus sól, którą dosypałem, czyli wynosi 400 gramów, ok? Ale to nie wszystko, bo jeżeli ja tutaj wsypałem jeszcze więcej soli, no do czego będzie więcej jeszcze? Nie dość, że wszystkiego będzie więcej, to jeszcze będzie cięższa sól. Brawo, Oliwia, dokładnie tak. Czyli nie, też będzie masa substancji drugiej, to będzie to, co wyliczyliśmy na początku, czyli 72 gramy plus to, co dosypałem teraz tej soli. 40. Czyli wychodzi mi, że tej soli jest 112. Dobra, 112? Potwierdźcie to, no, ale chyba tak. Tak jest, brawo, 112 gramów. Sprawdzajcie mnie, bo mówię. I katar, i zmęczenie może spowodować, że gdzieś robię jakiś głupi błąd matematyczny. Nie chciałbym się potem czerwienić przed milionami słuchaczy, którzy będą subskrybowali na YouTube, a to będzie ten srebrny przycisk, czy jakiś inny. Późno już, płynę. Etap drugi, liczmy. Na czym teraz stanąłem? Aha, masa roztworu drugiego. Czyli to jest teraz wszystko, co mam w tej zlewce. 400 gramów to jest wszystko, co mam, czyli 100%. Ok? Teraz substancji w środku jest tylko 112, znaczy tylko, jest 112 gramów, bo było 72 gramy, dosypałem soli 40, więc już mam 112 gramów. No to ile to jest procent? No to proporcja x procent równa się 112 gramów razy 100% przez 400 gramów. Skracam to, skracam gramy i wychodzi mi 112 przez 4. Czy ja mam Oliwii i Emanuelowi reszcie wierzyć, to jest 28? Ale ja was i tak sprawdzę, bo ja gimbazie nie ufam. Czekajcie. Co to ja miałem? 112 przez 28. Co? Nie. Czekajcie. 112 przez 4. Jezus Maria. 112 przez 4. Macie rację. 28. Co o nie, Oliwia? Czyli uwaga, stężenie startowe to było 20%, zobaczcie, tam w zadaniu, do 360 gramów 20% roztworu. To był ten pierwszy roztwór. I jak dosypuję soli, cukru, czegokolwiek, no to wiadomo, że stężenie wzrośnie. Czyli wasz wynik końcowy musi być wyższy. Dlaczego o tym mówię? Bo jak popełnicie błąd w proporcji gdzieś tam, nie wierzy nam pan, Oliwia, no wiesz jak jest. Już trochę znam się na gimbazjalistach, więc trochę wiem, o co chodzi. Ale nie, ufam. Tym, którzy są ze mną tutaj na live'ie, to ufam, że umiecie liczyć. No i teraz tak. Dlaczego każę wam myśleć logicznie, czy wasz wynik jest sensowny? Bo wy nie macie ocenić, czy to będzie 2% w tą, czy 2% w tamtą. Wy macie ocenić, czy będzie wyższe, czy niższe niż startowe. Dlaczego? Bo wystarczy, że wam się proporcje gdzieś pochrzani. Coś gdzieś przestawicie cyferki. I liczycie, liczycie, fantastycznie wam wychodzą cyfry, ekstra, nie? I stawiacie mi wynik, kurczę, 18%. I zostawiacie, bo tak ładnie wyszło. Tylko wiecie, to jest niemożliwe, bo jeżeli ty nie pomyślisz sobie, czy jeżeli 20% masz i dosypujesz substancji i wyszedł ci wynik 18%, no to hello. Więc pomyśl sobie po prostu, jaki ten wynik powinien być, wyższy czy niższy niż startowy. I wtedy, jak wyjdzie ci wynik, to sobie zobacz, a dobra, jest logiczny, ok. To jest takie potwierdzenie tego, że idę w dobrym kierunku, ale jeżeli gdzieś matematycznie się pogubiłeś i wyszedł ci wynik bez sensu, to go nie zostawiaj bez sensu, nie? Dobra, słuchajcie, przechodzimy sobie do podsumowania. Gotowi? Trzy zadanka przed nami. Trzy zadania z części testowej. Tak jak wam mówiłem, wybrałem z testów od 2012 roku zadania z chemii i podzieliłem je na odpowiednie odcinki live'ów, tak żebyśmy mogli sobie przeanalizować. Dobra, jest sobie jakiś wykres, dobra? Pewnie wykres krzywej rozpuszczalności jakiejś substancji, jak widzimy. Dokończ poniższe zdania. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.
Czy to dobrze widać? Nie widać. Muszę przesunąć. Widzę, że tam jakieś nam ucięło końcówkę naszej grafiki. O, teraz jest lepiej. Widzicie? Dokończ poniższe... Do widzenia, Wiktoria. Dzięki, że byłaś. Dokończ poniższe zdania, wybierz odpowiedzi spośród podanych. Jeśli roztwór nasycony w temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzejemy do 30 stopni Celsjusza, to rozpuszczalność soli zwiększy się o A czy o B. No dobra, sprawdźmy to. Oni nam mówią, że jeżeli w temperaturze 10 stopni Celsjusza, czyli tutaj jest temperatura 10 stopni, cyk, tu, ogrzejemy do 30, czyli tutaj, to rozpuszczalność soli zwiększy się. O, teraz uwaga, w 10 stopniach Celsjusza wynosi 80. OK? Czyli tu widać tu i tu. A w 30 stopniach Celsjusza wynosi ile? 95. Tu pewnie powinno być 95, tak sobie wpiszmy. Czyli odpowiedź A. Jasne, 15 gramów. O, dobra, czyli wzrosło 15, z 80 do 95. W temperaturze 30 stopni Celsjusza roztwór ten będzie C. Nasycony czy nienasycony? Jeśli roztwór nasycony ogrzejemy, to rozpuszczalność soli. W temperaturze 30 stopni roztwór ten będzie nienasycony. Bo będzie mu brakowało. On będzie chciał, żebyśmy mu dosypali więcej substancji. Jest nienasycony. W temperaturze 30 stopni Celsjusza, tak? Dobrze wszystko? Na podstawie 30 stopni Celsjusza. Tak. Nienasycony. W temperaturze 30 stopni roztwór ten będzie nienasycony, bo mu brakuje. Nie, bo powinniśmy więcej dosypać. Żeby był nasycony. Tak. Dobra. Proste zadanie z krzywą rozpuszczalności. Idźmy dalej. Dobra. Znowu jakiś tam wykresik mamy, tak? Jakąś historyjkę. Nieważne są historyjki. Masa rozpuszczalnika tutaj jest podana w gramach, a tutaj jest masa substancji rozpuszczonej. Tak? Dokończ zdanie, wybierz odpowiedzi A albo B i uzasadnienie 1 albo 2. Stężenie równe 20% wyrażone w procentach masowych ma roztwór. Ma roztwór pierwszy czy drugi? W 20%, tak? No to zobaczmy w takim razie. Tutaj jest 15 gramów rozpuszczalnika i 3 gramy substancji. OK. 3 gramy substancji w 15 gramach rozpuszczalnika, czyli tak naprawdę gramów roztworu jest 18 gramów. A tutaj, uwaga, mamy 40 gramów rozpuszczalnika i 10 gramów substancji. Stężenie równe 20% wyrażone w procentach masowych ma roztwór. No, dobra, 20%, 1/5. Jezus Maria, dobra, widzicie? Zaćma. Już wiem, dobra. Słuchajcie, jest tak, sytuacja wygląda następująco. Skomałem bardzo, o co im tutaj chodziło. 40 gramów to jest masa rozpuszczalnika, 10 gramów to jest masa substancji, razem to jest 50 gramów, tak? To jest masa roztworu. I teraz, jakbyście obliczyli sobie metodą proporcji, wychodzi wam, że 10 gramów z 50 to jest właśnie 20%. Tadam. Czyli wiemy, że chodzi o roztwór drugi, ponieważ 10 gramów substancji rozpuszczonej znajduje się w 50 gramach. Czyli B1. Sorry za zaćmę. B1. Brawo reszta, która mi pomagała, ale miałem jakąś zaćmę. To się zdarza, uwierzcie mi. Dzięki, że byliście. I pomogliście. Uff, dobra. Albo aby siarek bym tego nie wyliczył, nie? No życie. Każdy ma swoje gorsze dni i lepsze. Ostatnie zadanie. Woda gazowana zawiera rozpuszczony w niej tlenek węgla 4. W tabeli przedstawiono dane dotyczące zależności rozpuszczalności tlenku węgla 4 w wodzie od temperatury. Czyli jest sobie jakaś tabela zależności. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P. Prawda, F fałsz. W wyniku rozpuszczania 0,167 g tlenku węgla 4 w 100 g wody rozpuszczenia w temperaturze 20 stopni Celsjusza powstaje roztwór nasycony. Sprawdźmy. 20 stopni Celsjusza, rozpuszczalność dwutlenku węgla w 100 g wody 0,167. Tak. Powstaje roztwór nasycony, czyli prawda, w 20 stopniach Celsjusza. Rozpuszczalność tlenku węgla 4 rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Sprawdźmy to. Od 0 do 80. I uwaga, tu jest 335 tysięczne, a tu jest 0,27. Oczywiście, że fałsz. Opowiadałem wam o tym,
że jak jest ciepło, to gazy nie lubią ciepła. Ta gazowana Coca-Cola, nie? Że im cieplej, tym ten gaz chce tam bardziej uciec. Brawo, Emanuel. Prawda, fałsz. Prawda, fałsz, Oliwia. Super, że mi pomogliście. Trzy takie proste zadanka, przy czym uwaga, to środkowo gdzieś tam miałem jakąś zaćmę, wybaczcie. Prawda, fałsz. No widzicie, proste zadanie. Życzę wam takich na egzaminie. Co dzisiaj było? Słów kilka pan Belfer miał do was o wodzie jako rozpuszczalniku. Mówiliśmy sobie o tym, że jest woda z dipolem i nie rozpuszcza wszystkiego i dlaczego tego nie robi. O rodzajach roztworów mówiliśmy, że ze względu na wielkość cząsteczki i na ilość substancji rozpuszczanej. Rozpuszczalność substancji, mówiliśmy sobie, co to jest rozpuszczalność, definicja jest ważna. I mówiliśmy sobie, przepraszam, również o tym, jak możemy przyspieszać proces rozpuszczania. I potem liczyliśmy sobie matematykę. Zadania związane z krzewimi rozpuszczalności były i były zadania związane ze stężeniami procentowymi. To było wszystko dzisiaj, a wy pamiętajcie, proszę was bardzo, jeśli chcecie, żeby tutaj był taki, wiecie, srebrny przycisk YouTube'a, subskrybujcie mój kanał na YouTubie, powiedzcie o tym, że pan Belfer jest dla innych, pomóżcie mi promować tą łatwą chemię innym. Do egzaminu zostało ponad miesiąc, to jest bardzo mało czasu. Skończyliśmy klasę pierwszą, nareszcie. Zaczniemy teraz klasę drugą. I w klasie drugiej zrobimy, nie ma sprawy, cała przyjemność po mojej stronie, że byliście. Mówcie innym, naprawdę. Niech polubią profil pana Belfra i zróbmy tak, żeby po prostu z chemii było, żeby z chemią żyło wam się łatwiej. OK? Bo to jest do zrobienia, żebyście nie musieli się jej za dużo uczyć, a żebyście mieli dobre oceny. Naprawdę to jest do zrobienia. Kiedy live? W piątek. Dziękuję bardzo, Martyna, że ty też poświęciłaś swój czas. Do piątku muszę przygotować cały materiał, jeszcze nie mam nic przygotowanego, ale to zrobię. No i co? Trzymam za was kciuki, za wszystkie przed wami wysiłki, jakie macie matematyczno-chemiczno-polonistyczno-historyczne. Zdobywajcie dobre oceny i pomagajcie mi dotrzeć do innych. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Żeby było was jak najwięcej. To mnie motywuje do pracy. Dzięki, Ola, że też byłaś. Brawo dla was. Jesteście super. Do zobaczenia w piątek, jak wszystko dobrze pójdzie. Cześć. A, i pamiętajcie, pan Belfer, najlepszy streamer wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród streamerów. Subskrybuj, dzwonkuj i do zobaczenia.